Klub Toruń, a Unisław Team. Dwie drużyny pierwszej ligi futsalu, dwie drużyny, które spotkały się w fazie drugiej rundy Pucharu Stalex Ligi. Wtedy to lepsza okazała się drużyna z Unisławia. No i zobaczymy, jak będzie teraz, czy dalej Unisław będzie tym zespołem lepszy. Za chwilę przedstawimy składy zespołów. No i w tym momencie organizatorzy dosłali nam składy zespołów, składy ekipy Unisławia i Euroleague Toruń. Spoglądam na ławkę rezerwową, a tam znajduje się Piotr Kaczkowski, który miał wybrać się w dniu dzisiejszym na testy. Wiemy, że na tych testach się pojawi, nie wiemy dlaczego w dniu dzisiejszym się nie pojawił. No jest tutaj
na meczu, z czego oczywiście trzeba się cieszyć, bo to doda na pewno Stalex lidze kolorytu w tym dzisiejszym spotkaniu. A więc cóż, szybciutko, składy zespołów. Eurodrup Toruń, 3 Kieper, 4 Łoś, 5 Kraska, 6 Witkowski, 9 Kulczewski, 11 Żółkiewski, 14 Kułacz, 20 Wyka, 23 Suchocki, 93 Kawka w bramce Saja. Eurodrup Toruń, 3 Piotrowski, 4 Komor, 5 Kaczkowski, 10 Szatkowski, 11 Czyszek, 12 Wojciechowski, on w bramce, 14 Palmowski, 20 Kaniewski, 69 Piotrowski, 72 Chapka i 96 Belzyt. Przypomnijmy o jeszcze jednej ważnej sprawie. Przed tym spotkaniem odbyło się losowanie trzeciej rundy Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga. Jednakże o tym, jakie były wyniki tego losowania, Państwa nie poinformujemy teraz. Poinformujemy Państwa po zakończeniu tych spotkań, dzisiejszych tych trzech spotkań. A to dlatego, że będzie wstawiony ten program, który był nagrywany. Arek Prażyński z zespołu Schumacher PK King wcielił się w rolę losującego. No i znamy już, przynajmniej no, ja znam parę trzeciej rundy Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga. Państwo poznają te parę za, myślę, około 3 godziny. Od razu po zakończeniu naszej transmisji bezpośrednio tutaj z hali widowiskowo-sportowej w sieci wstawię program, w którym odbyło się to losowanie. No i właśnie omówienie par tej rundy. Więc proszę o chwileczkę cierpliwości i no, wszystkiego się Państwo oczywiście dowiedzą. Program znajduje się również już na YouTubie, dlatego tak od razu będzie Państwu pokazany. Jednakże, no, na razie jest on ukryty, więc proszę poczekać, proszę się wstrzymać. A na pewno zobaczą Państwo program Stalex Liga po godzinach. Dziewiąta minuta, 30 sekunda pierwszej połowy. No i mamy pierwszą bramkę. Pierwsza bramka dla drużyny z Torunia. Sebastian Łoś, strzelcem tego gola, asystował Suchocki.
Zapomnieliśmy oczywiście o naszej grafice meczowej. Ona już się pojawiła. Przepraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jest kolejna okazja. Sylwester Kieper obok bramki Wojciechowskiego. Wojciechowski szybciutko do Piotrowskiego. No i to jest faul. Faulowany Rafał Szatkowski. W tygodniu pojawi się jeszcze jeden program Stalex Liga po godzinach, a gościem tego drugiego programu była ekipa Tęczy Wiąg. Tamten program będzie do oglądania już od wtorku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Czyszek. Szatkowski. Komur. Ponownie Szatkowski. Czyszek. Do Szatkowskiego, no i Szatkowski trochę jak karateka próbował uderzyć tą piłkę. Kolejne przejęcie Unisławia, no i teraz jest okazja, Belzyt. Belzyt obok bramki Andrzeja Sai. Kolejne przejęcie. Przejęcie przez Czyszka. Szatkowski. Niedokładnie do Belzyta. No i jeszcze próbował ruszyć z tą piłką do przodu Żółkiewski, ale ta odskoczyła zbyt mocno. Szatkowski. Przypomnijmy już o kolejnych spotkaniach rozgrywanych w dniu dzisiejszym. A będą to pojedynki. Drużyn. Również pierwszoligowych. Jeszcze raz zobaczymy między innymi drużynę grudziącką. Drużynę toruńską. Drużynę Eurodrip Toruń w ostatnim meczu. No, a potem spotkanie bez Koda kontra Coco Studio. No i na koniec Eurodrip Toruń, WSD Twoja Szkoła.
naszą futbolówkę Komór. Czyszek. Szatkowski. Komór nie zrozumiał się teraz z Belzytem. Łoś. Suchocki. Naciskany przez Czyszka. Teraz ma dużo swobody. Łoś. Kieper. Ponownie Sebastian Łoś. Jego strzał zablokowany przez Szatkowskiego. Belzyt. Okazja wykan. Nie ma bramki samobójczej. Dużo nie brakowało, a taka bramka by tutaj padła. No ale w ostatniej chwili Wojciechowski. Do spółki z Czyszkiem. No i pojawił się na placu gry Kaczkowski. Kaczkowski, który będzie tutaj na pewno polował na kolejne gole. A my przypomnimy jeszcze raz. O no, ale mamy bramkę. Mamy drugą bramkę dla drużyny toruńskiej. A i strzelcem Wojtek Wyka, o ile widzę, tak jest. Wojciech Wyka na 2-0. Zobaczmy jeszcze raz strzał Wojtka Wyki. Łoś na Suchockiego. Naciskany już Suchocki. Zmuszony wycofywać futbolówkę do tyłu. Bez faulu. No a przypomnijmy, że po zakończeniu tego spotkania mecz kokostudio.pl bez Skoda Auto Grudziądz. No i losowanie Stalex Ligi, Pucharu Ligi bezpośrednio od razu po zakończeniu transmisji. Pomyślę o około 2 minutach pojawi się okienko właśnie z tym losowaniem, więc zostańcie z nami, no i oglądajcie losowanie Stalex Ligi. Kontuzjowany jeden z zawodników z Unisławia. Mamy chwilę wymuszonej przerwy. Chyba to
problem z kostką. A któż to jest? Czyż by to był Kaczkowski? Chyba właśnie to jest Piotrek Kaczkowski. No i okazja, słupek teraz po bramce, po strzale Szatkowskiego. A tym kontuzjowanym zawodnikiem jest właśnie Piotr Kaczkowski. Kolejny strzał. Strzał dobrze obroniony. No i kolejny strzał z dystansu. No i to jest koniec pierwszej połowy, do przerwy. Eurodrup Unisław Team 2-0.
rozpoczęła się druga połowa, ciągle problem, ciągle leży na ławce Kaczkowski. Kaczkowski kontuzjowany. Ale no, zobaczymy, co będzie właśnie z Kaczkowskim. Miejmy nadzieję oczywiście, że z zawodnikiem wszystko będzie ok. I za chwilę wróci nam tutaj do gry. Wybija futbolówkę Szatkowski. Próba, kolejne próby ataku ze strony drużyny Unisławia oczywiście. No i ten strzał zdecydowanie za mocny. Próbuje drużyna z Torunia. Kawka, wycofana futbolówka do tyłu. Zieliński. Numer 6 to Witkowski. Kawka.
Oj, teraz bez faulu, ale jest potrzebna przerwa. No i wracamy do spotkania. Już po tej przerwie. No i był bliski Hapka. Bicie futbolówki. No i rozpocznie autu Eurodrup. Eurodrup, który ciągle prowadzi 2-0 na 12 minut przed końcem spotkania. Próbują. Zawodnicy. No ale jest ciężko ekipie z Unisławia. Saja walczy o to swoje zerko. Saja walczy tutaj o to, aby... być w dniu dzisiejszym tym bramkarzem, który tutaj nie straci goli.
rozpoczęli już zawodnicy drużyny z Unisławia. Kolejny atak. Kolejny atak niecelny. Ależ teraz dobrze próbował Piotrowski. Jednak minimalnie ta piłka obok słupka Andrzeja Saji. Bramki strzeżonej przez Andrzeja Saję. Robi co tylko może, aby tutaj w dniu dzisiejszym pozostać tym zawodnikiem niepokonanym. No i kolejny mocny strzał. Dobra interwencja Andrzeja Sai. No i teraz strzał nad bramką. Próbują i tego nie można oczywiście odjąć zawodnicy z Unisławia. Ich zapału do gry. To, że już szukają. To, że szukają zawodnicy możliwości zdobycia tutaj gola, ale Eurodrup bardzo doświadczona drużyna, no i nie, no i robi wszystko, aby tutaj no, tylko nie stracić bramki. Jest faul. Chwila przerwy w grze. Rozpoczyna od bramki Saja. No i to była dobra próba. Gorzej jednak z wykończeniem tej akcji. No i o przerwę
prosi drużyna Jerzego Siemienieckiego. No i rozpoczęły się ostatnie, możemy powiedzieć, już momenty spotkania pomiędzy Unisław Team a Eurodrip Toruń. Jest doping dla drużyny z Unisławia. Są tutaj oczywiście kibice ekipy z Unisławia. No i jest tutaj tych kibiców naprawdę dosyć sporo. Strzał z dystansu niecelny. No i teraz kolejny potężny strzał. Są naprawdę bardzo mocne strzały serwowane tutaj przez zawodników jednej i drugiej strony. Kolejny rzut wolny. No i to jest żółta kartka. Dla Sylwka Kiepera. Kieper ukarany. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No i kolejne uderzenie. Kolejne uderzenie zablokowane. Karą dwóch minut ukarany teraz Mateusz Komór. Więc Komór. Już wiemy, że no, będzie musiał tutaj osłabić swój zespół i osłabił ten swój zespół przez najbliższe dwie minuty. Spróbuję. Drużyna z Torunia wyka. No i Suchocki dobrze wycofuje futbolówkę do tyłu. No i teraz potężna bomba. Ale ta bomba niecelna. Mamy chwilę przerwy w grze. Suchocki. Witkowski, wybita futbolówka na aut. Chwila przerwy w grze. No i to jest koniec tego spotkania. Eurodrip pokonuje Unisław Team 2-0. Za chwilę kolejny.